Witam kompozytora tryptyku rzymskiego, pana doktora Krzysztofa Niegowskiego wraz z delegacją śpiewaków z Kalisza. Ale wymienić muszę sponsorów, bez których nie byłoby to możliwe. Spółdzielnia mieszkaniowa Silesia, parafia Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, Miejski Dom Kultury Południe, karczma na Wzgórzu w Mikołowie z państwem Małgorzatą i Ryszardem Żyntara, fabryka maszyn Famur S.A., profesor Teresa Manasterska z Warszawy, państwo Gabriela i Zbigniew w Suchankowie, restauracja Wena z państwem Gabrielą i Janem Kurzycami, piekarnia Antoniego Król, państwo Stefania i Andrzej Palion, pani Danuta Tomalik, panie Zofia i Urszula Zawisza, panowie Jacek i Krzysztof Klimasz, państwo Biały z Goczałkowic Zdroju, za piękne kwiaty przyozdobiające corocznie naszą świątynię. No i także członkowie wspierający, którzy często z tym wdowim groszem wspierają nas. Teraz chciałbym przekazać słowo, by powiedział herold śpiewactwa na Górnym Śląsku, bo taki tytuł niedawno otrzymał z rąk prezesa oddziału śląskiego i moich dróg Andrzej Wilk, śpiewak chóru mieszanego i kameralnego. Bardzo proszę, słowo wstępu. Proszę Państwa, miło mi zapowiedzieć wykonanie utworu szczególnego, bo zgromadziło nas tutaj także i przyczynkiem do zorganizowania tego koncertu jest pamięć naszego papieża Jana Pawła II. I także słowa poematu filozoficznego, filozoficzno-teologicznego, bo tak trzeba określić tryptyk rzymski, były inspiracją dla młodego kompozytora z Kalisza, Krzysztofa Niegowskiego. Z kolei inspiracją do napisania tryptyku rzymskiego były przemyślenia Ojca Świętego w Kaplicy Sykstyńskiej, kiedy spoglądał na malowidła Michała Anioła. Było nawet jego. Jest to historia niezwykła. Historia Abrahama, historia przymierza, dzieje zbawienia. Dzisiejszy koncert w wykonaniu orkiestry studiów niestacjonarnych Śląskiej Akademii Muzycznej imienia Karola Szymanowskiego, chóru Modus Vivendi, a także solisty barytona Tomasza Pawła Sadownika, absolwenta Akademii Muzycznej imienia Karola Szymanowskiego w Katowicach. Ten skład wykonawczy wykona trzecią część tryptyku zatytułowaną Wzgórze w Krainie Moria. Opowiada ona o historii Abrahama. W pierwszej części dotyczy to wyjścia z Ur Chaldejskiego, powołania Abraham. Nadaje mu Stwórca imię Abraham.
który będzie ojcem wielu narodów. Wtedy także następuje zapowiedź ojcostwa Abrahama, że jego żona Sara powije syna. Budzi to zdumienie zarówno u Abrahama, jak i jego małżonki. Jakże w tak dostojnym wieku oczekiwać się potomka? Ale dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. I wreszcie narodziny Izaaka, a tutaj dramat. Bóg wymaga ofiary. Ofiary niezwykłe, bo ofiary syna. I wtedy następuje w tej części wędrówki na wzgórze Moria, wzgórze, na którym ma się odbyć ofiara, dialog ojca z synem. Dialog toczący się właściwie bardziej we wnętrzu ojca, wyrażający jego rozterki, jego ból, ale zwycięża ufność Stwórcy. Jednak cała historia Abrahama jest wpisana w dzieje zbawienia. Jest to historia, która nie ma początku i nie ma końca, bo jest to równocześnie obraz historii miłości Boga do ludzi. W ostatniej chwili wstrzymuje Bóg rękę Abrahama i ta dramaturgia tego wydarzenia znajduje także odbicie w muzyce, którą Krzysztof Niegowski do tej trzeciej części napisał. Dramaturgię podkreśla basso continuo i ostinato w wiolonczelach i kontrabasie, a później wysokie tony chóru i melodyka solisty, pieśni solisty, który równocześnie jest narratorem i jakby wcieleniem Abrahama. I wreszcie w tej historii, która nie ma końca, nie ma zakończenia, następuje przymierze i odsłonięcie tajemnicy, bo historia Abrahama spełni się tysiące lat później w ofierze Chrystusa. Wzgórze Moria staje się wzgórzem Golgoty. Wydarzenia niezwykle dramatyczne zamieniają się w śmierć ofiarną, która jest miłością ofiarną. Agapę. Tutaj mamy w ołtarzu główny projekt rzeźby, która będzie zdobiła prezbiterium w centralnym jego punkcie. Właśnie jest wyśmienitą ilustracją do tego, co za chwilę Państwo usłyszycie. Ilustracją do historii zbawienia, relacji osób Trójcy Świętej, relacji miłości, miłości ofiarnej i miłości Boga do ludzi. Proszę Państwa, przed Państwem chór mieszany Towarzystwa Śpiewaczego Modus Vivendi, Orkiestra Studiów Niestacjonarnych,
Akademii Muzycznej imienia Karola Szymanowskiego w Katowicach, solista